Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla gospodarzy, którzy potrafili w trudnych warunkach pogodowych tak przygotować boisko, bo naprawdę grało się nam dobrze dzięki temu, że ta płyta była optymalnie przygotowana do dzisiejszych zawodów. I tak jak już wspomniałem, długimi fragmentami ta gra wyglądała tak, jak chcieliśmy i staraliśmy się być w ataku pozycyjnym i były momenty, gdzie funkcjonowaliśmy głównie właśnie w trzeciej strefie i z tego też między innymi padła bramka, natomiast troszkę słabiej było z fazami przejściowymi, po których przeciwnik był groźny i stwarzał sobie zagrożenie pod naszą bramką. Natomiast w samej końcówce ta kontrola meczu nam wypadła z rąk i przeciwnik nas zepchnął do defensywy. Wyglądało to momentami dość rozpaczliwie, natomiast szczęśliwie się skończyło, więc przechodzimy z trudnego terenu do Nowej Huty, 3 punkty. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo mecze w tygodniu rządzą się trochę swoimi prawami i czasami decyduje po prostu dyspozycja dnia. Natomiast najbardziej zadowolony jestem z tego, że drużyna próbowała realizować ten nasz sposób grania, opierający się właśnie przede wszystkim na dużej odwadze z piłką. I długimi fragmentami to funkcjonowało nieźle. Dziękuję bardzo. Zacznę po raz kolejny od gratulacji dla zespołu przeciwnego, dla zespołu Hutnika. Z powodu wygrania tego meczu, powiem tak, wiedzieliśmy po analizach i mocno się przygotowywaliśmy prawie 1,5 tygodnia do meczu z Hutnikiem, że to jest zespół, który naprawdę bardzo dobrze gra w piłkę i tu, jeśli chodzi o fazę ataku, trzeba oddać, że chcą posiadać piłkę, że chcą przenosić swoją grę jak najbliżej bramki przeciwnika. My mieliśmy bardzo podobny plan, może w sposób bardziej bezpośredni, ale chcieliśmy być na połowie przeciwnika, a świadczy o tym liczba straconych bramek przez Hutnika, bo to jest drugi zespół z największą liczbą straconych bramek, 19 bramek, my 21, także tu obrona jakby po naszych analizach nie wyglądała. Wyglądała tak średnio jak nasza, albo można powiedzieć, że tak słabo. Cieszy to, że na tle tak doświadczonego przeciwnika, jakim jest Hutnik, oczywiście z pełnym szacunkiem dla przeciwnika, staraliśmy się po tej straconej bramce trochę przejść na tą połowę przeciwnika i tam stwarzać sytuację. Faktycznie w fazach przejścia, zgadzam się z trenerem, byliśmy zespołem, który się bardziej wyróżniał, ale tutaj trzeba oddać tą fazę ataku, w której Hutnik chciał grać w piłkę i po naszym błędzie, złym przesunięciu bloku defensywnego, straciliśmy tą bramkę na 1-0, którą tak ciężko było obronić. Nie mam statystyk jeszcze na tą chwilę, ale myślę, że w sytuacjach byliśmy lepszym zespołem. I cieszę się, że po tym meczu w Kaliszu i tym meczu dzisiejszym, jeśli można mówić o jakimkolwiek szczęściu, ale że coraz bardziej zaczynamy rozumieć tą ligę, która jest bardzo trudna i to jest przepaść pomiędzy trzecią a drugą ligą. I fajnie, że się jej coraz bardziej uczymy. No dzisiaj powinniśmy się cieszyć z tego, że straciliśmy tylko jedną bramkę, ale powinniśmy być smutni, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy. To napawa pewnym optymizmem przed kolejnym meczem. Ale tak jak mówię, no, dobre wrażenie artystyczne nie dało nam w dniu dzisiejszym punktów, a tych punktów potrzebujemy jak tlen. Natomiast to dobre wrażenie artystyczne może zostawić pewien niedosyt, ale też również wiarę przed kolejnymi meczami. Ja naprawdę w ten zespół wierzę. Ostatnimi czasy u nas się wydarzyło bardzo dużo, ale to wzmocniło nasz zespół i jesteśmy takim naprawdę mocno związanym, chętnie pracującym zespołem i myślę, że to za chwilę powinno przynieść wreszcie te upragnione punkty. Dziękuję.